Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Robimy, jak Regina zapowiedziała, rundę trzecią tych informacji, które teraz mamy na początku stycznia. Taki styczniowy update. Cześć, Reginka. Witaj Witam, znowu. wszystkich ludzi całym serduszkiem. Cześć, cześć. Na samym początku może powiemy o koncie telegramowym Mimozy, bo przed chwilą żeście rozmawiali, od niej mnóstwo jest informacji, jak to u niej tam wygląda. Tak. Pięknie wygląda. Informacje są super. No naprawdę polecam to konto każdemu, bo jak tu my nie nadajemy, a tam jest zawsze dziennie. Naprawdę tyle, ile się ta kobieta, ta istotka napracuje, no to jest szok. To zwoje mózgowe niekiedy dymią. Naprawdę. Ona to lubi robić i tak się ogólnie nie ujawnia. Myśmy ją chcieli dzisiaj tu zaprzągnąć, żeby razem z nami wystąpiła, ale ona mówi, że jej czas jeszcze nadejdzie, gdzie się będzie pokazywać. Na razie póki co robi to u siebie na koncie. Ona była też moim adminem, moim. To było konto telegramowe, Zykryciupka się nazywało, które zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Po prostu przepadło i ona tam była adminem i krótko wcześniej zrobiła swoje własne konto na szczęście, bo inaczej by to było wszystko utraciło się, a tak teraz można u niej tam te informacje zdobywać. Dzisiaj rozmawiałem z moją koleżanką Elą z Niemiec, pozdrawiam cię skarbie, i Ela się właśnie pytała, skąd Reginka bierze takie fajne informacje? No ja powiedziałem, między innymi właśnie od Mimozy, ale ty tam buszujesz po wielu kontach, bo to na jednym się nie pozostaje. Zawsze warto zbierać zewsząd te informacje, żeby można fajnie zweryfikować. Także konto Mimoza, Telegram, może zamieścimy linka, żebyście mogli łatwo tam dotrzeć. Druga sprawa, pytaliście się od Reginy o ten jej przepis na podlewanie kwiatów z tych trzech komponentów. Nie będziemy ich tutaj przytaczać, żeby ten film przeżył, ale zamieścimy przepis na te gigantyczne kwiaty zaraz pod filmem w opisie, żebyście też mogli sobie zrobić sami taką miksturę, rozbełtać to i takie bełkoty podlewać nimi te kwiaty i zobaczycie, że to będzie przynosiło efekty niesamowite. No te kwiaty u Reginy to naprawdę to są okazy. Także później będziecie nam przysyłać wasze okazy też, żebyśmy mogli pokazać innym, jak właśnie się odpowiednio podlewa rośliny. A my dzisiaj lecimy dalej z kolejną paką informacyjną, żeby Was nie zanudzić, więc lećmy dalej. Ja jeszcze też mam parę punkcików, też to prześmigam, a Ty chciałaś chyba Benjamina Fulforda dokończyć, co? Ja tylko chciałam dodać takie ważne, co Benjamin Fulford powiedział co o naszym kraju. Dlatego to chciałam dodać, bo to mi się wydaje, że może być ważne. Dobrze, to lećmy z tym. W Polsce rząd niemieckiego agenta Unii Europejskiej Donalda Tuska szybko staje się koszmarem. Polski wywiad informuje nas, że jego rząd planuje otoczyć stacje telewizyjne policją, aby rozpowszechnić jego przekaz propagandowy. To już się Podpisał. stało. Tak, bo to było 8. To było 8 To te już się wiadomości. stało. Tak. Podpisał umowy znoszące prawo Polski do weta wobec budżetu Unii Europejskiej. W budżecie tym Polska przekaże ponad 150 miliardów euro w zamian za otrzymanie 30 miliardów euro z Unii Europejskiej. No to widać, nie? Jaka to jest różnica. Ujawniono także, że niemiecka partia Tuska pożyczyła PO miliony na opłacenie statystów do udziału w Marszu Milionów Serc. Obecnie jest gospodarzem masowej migracji Arabów płci męskiej i imigrantów muzułmańskich w wieku poborowym, co spowodowało falę przestępczości w innych krajach europejskich.
Obecnie w Polsce można swobodnie poruszać się po ulicach w dzień i w nocy. Porządku pilnują policja i straż miejska. Wpuszczenie dużej liczby zagranicznych przestępców do kraju doprowadziłoby do niepokojów, po których nastąpiły działania zbrojne i masowe aresztowania. Wszyscy są zszokowani, że Tusk dokonał zamachu stanu i złamał wszelkie konstytucyjne prawa. Tusk trafi do więzienia, jeśli rząd wróci. Polacy nie mogą o tym wiedzieć. Polacy kontratakują. Polscy rolnicy wznowili blokadę granicy z U. Także to było od Benjamina Fulforda. To przeczytałam teraz. Cytowałam. I teraz dalej pojedziemy już z wiadomościami. Dalej aktualizacja protestów rolników w Niemczech, ale to wszystko jest 8 stycznia już teraz. I teraz jedziemy do przodu. Wczoraj do Niemiec przyjechali także, czyli tego 8, rolnicy z Rumunii. Do protestu przyłączyła się także branża żeglugowa. Wszystkie wejścia i wyjścia do głównych miast są teraz zablokowane. Holandia, Niemcy, granica w Ter Apel również jest zablokowana. Tysiące motocyklistów, rowerzystów dołączyło teraz do protestów, aby pomóc rolnikom i kierowcom ciężarówek w walce z globalistami. Policja wydaje się być całkowicie przytłoczona, a globaliści robią wszystko, co w ich mocy, aby cenzurować i zaprzestać wszelkich doniesień na temat toczącego się tam powstania ludowego. Oznacza to, że rolnicy mają teraz wsparcie z następujących krajów: Austria, Węgry, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Polska, Szwajcaria, Rumunia. Uwaga, szef Związku Zawodowego Policji Rainer Wendt pochwala protesty rolników. Wszystkie próby kryminalizacji naszych rolników i wepchnięcia ich w prawicowy róg nie powiodły się. Można go śledzić na żywo tutaj. I tutaj jest źródło podane. Jeszcze też mam. Wiadomości z Polski. 8.1. Około 2000 ciężarówek w Polsce zablokowało granicę z U. Od 2 miesięcy polscy kierowcy ciężarówek blokują róg na granicy U polskiej, wstrzymując tysiące ciężarówek oczekujących na przekroczenie. Są oburzeni decyzją Unii Europejskiej o zniesieniu ograniczeń dotyczących liczby U kierowców i firm wjeżdżających do Polski na terytorium Unii Europejskiej. Francja upadła dzisiaj. Jeśli zrezygnują, wkrótce pójdą za nimi Niemcy. Japonia również upadnie i upadnie cała Unia Europejska i NATO. Lista Epsteina powoduje spore zamieszanie wśród pedofilów. To wszystko ma z tym związek. To jest wszystko z 8 stycznia. Tak, ja jeszcze dopowiem, bo wspomniałeś tutaj o Japonii. Mam tu w jednym punkcie zanotowane, że teraz naokoło Japonii jest tyle trzęsień ziemi, które zalewają masowo ląd i to nie jest też przypadkowe, że to teraz się dzieje, więc my będziemy mogli obserwować niebawem wielkie zmiany w Japonii. Tam rodzina Kaisera to jest powiązana z Habsburgami, to fałszywy następca tronu, prawdziwy został zdetronizowany. I myślimy, że niebawem znowu ujawnią się ci prawdziwi, którzy są spadkobiercami tych właściwych linii rodowych. Oprócz tego ja lata temu widziałem taką narrację, że się kłóciło Koreę Północną z Japonią i to też miało bardzo negatywny wpływ na te stosunki tych dwóch państw, a tak naprawdę to te rodziny królewskie, one są ze sobą połączone. I to widzisz, to podżegacze wojenni zawsze wywracają wszystko do góry nogami i kłócą jednych z drugimi, żeby tylko wywołać zamęt. I to się teraz kończy. Policja według najświeższych wiadomości dołącza do rolników. Rosjanie nadchodzą. Tirami wesprzeć protest rolników.
Wtedy naprawdę zacznie się zabawa. Sprawy nabierają tempa z minuty na minutę. Jak informowaliśmy tutaj, koordynator tuneli pod nowojorską synagogą, Hadżbat Samuel Hiderberg, przyznał się policji, że są one wykorzystywane do porywania i handlu dziećmi. Pilne. Bezpośrednie źródła ze Zgromadzenia Ustawodawczego Ekwadoru potwierdziły, że prezydent Daniel Noboa ogłosi stan WU w całym kraju. Dzieje się tak po nalotach na TC Telewizora i Uniwersytet Guayaquil. Poniedziałek, 8 stycznia, blokowanie południowej Afryki. Republika Południowej Afryki otrzymała wczoraj sygnał testowy EBS i EAS. Trwał 30 minut i zawierał raporty o tym, co dzieje się w USA, a także raport o operacjach kabały w RPA. Prezydent Ramaphosa został wezwany na spotkanie bezpieczeństwa narodowego zwołane przez Międzynarodowe Wojsko, aby poinformować go o zbliżającym się impasie w RPA i jego rychłym aresztowaniu. Rząd RPA otrzymał rozkaz ustąpienia, ponieważ kraj znajduje się w stanie wojennym. Prezydent Ramaphosa załamał się i został wyłączony z akcji. Blokada Wielkiej Brytanii, Chin i Singapuru rozpoczęła się podobno w poniedziałek 8 stycznia. Trump jest w trakcie ujawniania głęboko uzbrojonego i kontrolowanego przez państwo amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Patrioci zaplanowały pełne ujawnienie celebrytki planowanej na 2021 rok. Tych keczupów śmierci, korupcji łączących wywiad wojskowy, banki i światowych przywódców z międzynarodowymi grupami wymuszeń i prania pieniędzy, pedofili. Wiadomość od Iskry L. Peru wysyła wojska na granicę z Ekwadorem. Minister spraw wewnętrznych Falcon nakazał natychmiastowe rozmieszczenie kontyngentu wojskowego z Dyrekcji Operacji Specjalnych peruwiańskiej policji w celu wzmocnienia bezpieczeństwa na granicy z Ekwadorem. Nastąpiło to po tym, jak ekwadorska policja oświadczyła, że udaremniła próbę zamachu bombowego na siedzibę ekwadorskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Quito. Co najmniej 3 osoby zostały aresztowane. Poniedziałek 8 stycznia. Blokowanie południowej Afryki. Aha, to już było. Niemcy. Minister żywności i rolnictwa powitany przez wściekły tłum rolników i obywateli, którzy mówią mu spieprzaj. Kilkanaścioro dzieci na plastikowych traktorkach krzyczało dla rolników. Chodźcie ludzie, czas usunąć tych wszystkich skorumpowanych krwiożerczych pasożytów politycznych. Zbyt długo wysysali nas wszystkich do cna. Reżim Unii Europejskiej musi upaść, jak ZSRR w 1989 roku. Chodzi o to, mówiąc o ZSRR, mówiąc o bolszewizmie. O to chodzi, bo ZSRR jako taki nie przestał istnieć. To nadal jest. No, wiem. To trzeba tylko zdemontować jeszcze. Widzisz, to jest taka fałszywka na całym świecie, że nas się we wszystkim wodzi za nos. Na szczęście to się teraz wszystko kończy naraz. Naraz jak leci. To tak jak domino. Jedno się poruszy, tak wszystko runie. Tak. I właśnie Mistek Pol też dał, że lecą klocki domina. Czyli zaczyna się wszystko walić jedno po drugim. Sytuacja w Ekwadorze jest chaotyczna. W całym kraju trwają masowe porwania funkcjonariuszy policji przez gangi i kartele. Reagują na nowe podejście prezydenta Daniela Noboa do karteli.
Wiadomość od Laury Aboli. Tysiące Izraelczyków wyszło na ulicę Tel Awiwu, wzywając do przedterminowych wyborów i usunięcia psychopaty Netanjahu ze stanowiska premiera. Demonstranci potępili nieudane działania rządu i porzucenie zakładników w Gazie, a także zwrócili uwagę na fatalne szkody dla międzynarodowej reputacji kraju. Od poniedziałku 8 stycznia RPA, Pakistan, część Chin i Wielka Brytania są zablokowane. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Niemcy, Francja, Włochy i Polska potajemnie negocjują wprowadzenie globalnego stanu W. Wskazane jest, aby zaopatrzyć się w żywność, wodę, pieniądze i inne niezbędne rzeczy na co najmniej 3 tygodnie, aby pomóc sobie i innym. Autor Iskrael. Lisa Palacio. Opowiedz mi o klatkach znalezionych pod budynkiem Kapitolu w Waszyngtonie. Amerykańskie siły specjalne odzyskały ciała, części ciał i co najmniej 100 ocalałych dzieci z systemu tuneli pod Białym Domem i budynkiem Kapitolu w Waszyngtonie w piątek. Stało się to dzisiaj z pytaniem do Aleksy. Powiedziała, że w piątek 29 stycznia 2021 roku te dzieci zostały uratowane. Aleksa, tutaj mówimy o ten system tej informacji domowej. I tak sobie pomyślałem, że pamiętam, jak Mustang Medic pokazywał autobusy w środku nocy w DC, więc poszedłem kopać i znalazłem to głęboko. I oto data tego filmiku. To 29 stycznia 2021 roku. Tak, i na tym filmiku były pokazane autobusy. One miały przyciemnione szyby, że nie było widać, co jest w środku. I to parę tych, może więcej, no nie powiem, nie skłamię tu, ale tak do 10 czy powyżej. I białe, i granatowe tam były, i czarne. Mm-hmm. No, to wszystko jechało. To już 3 lata, zobacz. To normalnie, no i teraz ten filmik pokazali, to normalnie ciary szło człowiekowi. Czynny alarm. Hezbollah oficjalnie ogłosił na swojej stronie internetowej W przeciwko Izraelowi. Reuters.net. Hezbollah na swojej stronie internetowej. Imię Boga zaczynamy. Opór rośnie. Globalistom nie udało się tego powstrzymać. Walka zaczyna się teraz na poważnie. Polska, Luksemburg, Holandia, Austria, Węgry, Szwajcaria i Francja zablokują autostrady 9 stycznia od godziny 8 w ramach solidarności z niemieckimi rolnikami. To nie jest tylko ruch. Jest świadectwem siły zjednoczonych głosów przeciwko fali ucisku. Wszystko idzie zgodnie z planem. Rosyjscy hakerzy włamali się do bazy danych masonów. To, co zobaczyli, zszokowało ich. Napisali cały plan świata od 1950 do 2050 roku. Hakerzy stworzyli kanał World Conspiracy i tam ujawili wszystkie informacje. Dlaczego potrzebują W między Izraelem a Palestyną? Przyczyny i konsekwencje. Celebrytka jest sztucznym wirusem stworzonym do osiągnięcia tajnego celu. Koniec świata nie będzie taki, jak wszyscy myślą. To naprawdę szokujące. Wszyscy są posłuszni masonom, nawet Ameryka i Chiny. Nikt nie może uciec przed ich planami. Znajdź w sieci. Nie wiem, kiedy to zostało opublikowane, ale myślę, że przed 2016 rokiem, ponieważ już udało się nam uciec od demonicznych planów kabały. Kiedy zero i coś tam umieścił Trumpa u władzy. Os ogonkiem. Tak. Zieliński. Musimy pozbyć się Putina, zanim nas wszystkich wykończy. Nie przestanie, dopóki nas całkowicie nie zajmie. Nawet Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Finlandia i Uzbekistan wykończą nas wszystkich. I teraz jest taki cytat. Ty, morderco gwałcący dzieci, Putin nie zabije wszystkich, tylko ciebie i twoją bandę demonów.
Otóż to. Zaczynamy. Zamek Rothschildów w Szwajcarii zaatakowany 8 stycznia 2024. Mhm. No mam tu zdjęcie tego, ale... Jak tą wodę lali na tych demonstrantów. Mhm. Tajne tunele znajdują się pod siedzibą Hedgebat Lubavitch w Crown Heights w Brooklynie w Nowym Jorku. Najwyraźniej w nocy słychać było podejrzane odgłosy, a potem pracownicy budowlani znaleźli coś, co wyglądało na podziemny tunel. Przywieziono ciężarówki z cementem, żeby zasypały tunele. I tak zaczął się chaos. Pojawiła się nowojorska policja. Tajne tunele zostały powszechnie odkryte. W tunelach panował bałagan z niepokojącymi i brudnymi rzeczami dla dzieci. Zatrzymano co najmniej 10 osób. Siedziba Hedgebat Lubavitch wydała oświadczenie, że nie wspomniała nic na temat tuneli. Społeczność Hedgebat Lubavitch jest zasmucona wandalizmem, którego dopuściła się grupa młodych agitatorów, którzy w poniedziałkowy wieczór zniszczyli synagogę. I te okropne czyny zostaną zbadane i przywrócona zostanie świętość synagogi. Dziękujemy nowojorskiej policji za profesjonalizm i wrażliwość. Aresztowani żydowscy studenci z Nowego Jorku kopią tunel do siedziby Hedgebatu. W synodze w Nowym Jorku wybuchają dzikie zamieszki w związku z tajnym tunelem. Ortodoksyjni Żydzi są ciągnięci w kajdankach po tym, jak próbowali uniemożliwić ekipie budowlanej zasypanie ich nielegalnego przejścia. Ujawnienie tuneli pod Brooklynem i Nowym Jorku udowodni, że info o krwi jest prawdą. Była to jedyna obrona Ligi Antydezinformacyjnej przed oskarżeniami, że fałszywi hazarscy Żydzi. Ciężko to przechodzi. Mhm. Pozbawiają życia dzieci i piją to, co leci im w żyłach. To jest matka lodem. No tak to musiałam powiedzieć, bo inaczej nie idzie. Ostrzeżenie. Nastąpi bardzo oczywista próba zamachu na Donalda Trumpa. Zachowaj spokój, gdy ta próba zostanie podjęta. Trump ma najlepszą ochronę. Tak, bo jego nie ma tam, gdzie się go spodziewają. On jest bardzo często w ukryciu. To, co widzimy, to jest klon Trumpa. Każda jedna strona ma tych klonów. To jest dobrze, że tak jest, bo inaczej już by go nie było. Na niego było ponad 40 zamachów za jego kadencji i nie wiem ile, jaka ilość, jak jest teraz poza byciem prezydentem oficjalnie, więc on by tego w normalnych układach nigdy nie przeżył. Tak. To są wszystko wiadomości z ogonkiem i czyplusikiem. Główny kanadyjski przywódca ruchu gejowskiego aresztowany za wykorzystywanie seksualne dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Jeden po drugim w końcu dostają to, na co zasługują. Boom! Disney odkryty. Nie pozwalaj swoim dzieciom oglądać Disneya. Myśli? Udostępnij. Mhm. Wiadomo, jakie tam są znaki, nie? To wszystko tak niewinnie wygląda, a jak się dobrze człowiek przyjrzy, to widać, jakie to szatańskie. Tak. Zbrodnie przeciwko człowiekowi. Wszystko o dzieciach. Ratuj dzieci, chroń dzieci. Sprawiedliwość i bezlitość. Dlaczego tak wiele złych gwiazd o głębokim stanie jest nagle nie do poznania? Whoopi, Johnny Depp, Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sylvester Stallone, Cameron Diaz, Demi Moore, Schwarzenegger, Michelle Pfeiffer. No nie będę tu wszystkich wymieniała. Lady Gaga, Oprah, Julia Roberts, Tom Hanks i tak dalej.
Można się domyślić, nie? No, no, no. Ejku, ejku. Jest, mamy taką wiadomość jeszcze. W Polsce od wczoraj jeździ ABW po domach i wszyscy, którzy pomagali ludziom w czasie pandemii, mają przeszukiwane domy. Tak, wiemy o tym. Tak. Była informacja, że tak. Też wpadli na chatę do Kasi Tarnawy Gruź. Tutaj z tej strony pozdrawiamy Kasię za jej dzielną pracę i pozbierali jej wszystkie nośniki pamięci elektronicznej i łącznie ze zdjęciami od dzieci, no po prostu przestępcy i kryminaliści. Tak. No i wywieźli jej to. Także dziewczyna teraz nie ma nawet jak się komunikować ze światem zewnętrznym, ale nie tylko. Ci, co są w tej organizacji Chrońmy Munduru, podobna sytuacja, też tam wparowali i jeszcze parę innych takich wpadek, no kurde. I to taka akcja zorganizowana. 6 rano umawiają się i wjazd, żeby nie można było uciec. Nawet Justyna Socha dała na X, czyli na Twitterze, że ABW robi naloty działaczom w obecności ich dzieci z długą bronią za obronę przed przymuszaniem wiadomo do czego służb mundurowych i współpracujących. O. Taki mamy świat teraz. Co tam masz jeszcze? Może starczy tego. Ja jestem prawie ferty z tym wszystkim. No nie jest mój telefon, wiesz, to nie jestem w swoim po prostu. Nie jestem na moim podwórku, tak powiem, to już. Ale z tego to chyba się wszystko udało powiedzieć. No. Tak. Tak, to wszystko, jest, to jest wszystko. Tak, bo to się razem skomasowały, co? Wszystko. No jeszcze ja może dokończę tak parę takich drobnostek. No właśnie o tych dzieciach uratowanych w Waszyngtonie to już powiedziałaś. No sam Trump i jego klony to też to jest dobra rzecz, że on się nie wychyla sam, bo jak klona mu zabiją, to sobie stworzą nowego, ale jakby on się stracił, no to by było już pozamiatane, bo tego nie, tak jak on to robi, to w takiej formie nikt inny tego nie zrobi. To jest właściwy człowiek we właściwym czasie. I no powiedzieliśmy, że to jest na całego taka akcja zmyłkowa wszędzie, żeby nas odwrócić od tych prawdziwych wydarzeń, od tych prawdziwych. I jak będziemy z otwartością do tego podchodzić, to będziemy wiedzieć, gdzie jest inscenizacja, a gdzie jest prawdziwa walka. Teraz jeszcze bardzo mocno są na terenie Niemiec i nie tylko skany. Skanują bardzo dużo tereny pokopalniane tam u nas w Tagebau Gatzweiler w Inden. To jest kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego i tam coś jest.
bo tak gęsto latają i przeczesują centymetr po centymetrze, więc możemy się spodziewać, że niedługo będziemy uraczeni jakimiś rewelacjami. No, Bajdet, który pokazywał się wielokrotnie w mediach, też jest takie zdjęcie sugerujące, jakoby został już przez eskortę jakiegoś marszala skasowany i wywieziony gdzieś tam, nie wiem, może, no, mówi się, że jest aresztowany, ale to też jest takie na dwie strony można to widzieć, bo że został aresztowany i stracony dawno temu, to już wiemy, ale teraz aresztowanie tego kryminalisty już by znaczyło dla świata, że jest już w ich rękach, bo ten z jednej strony się teatrzyk utrzymuje, a z drugiej strony realne życie. Więc tu już nawet w tym teatrzyku zaczynają się pojawiać takie efekty. No i rezerwa federalna, praktycznie przyszła ta informacja, że jest już przerobiona na QFS. Także summa summarum są to wszystko bardzo dobre wieści. No i to by tak może było na tyle. No mamy lisa, który jest w pułapce, już kąsa, już zaczyna rzucać się na nas i teraz musimy wytrzymać ten czas, żeby nie pozwolić, aby cokolwiek nam jakąś krzywdę wyrządzono w postaci tego, żeby tam coś gdzieś wysadzać, ktoś chciał i tak dalej, bo takie właśnie pomysły mieli ci, którzy nie chcą odpuścić z tej ziemi, a nie mają tu właściwie nic do szukania. I teraz się to wszystko pięknie układa. No cóż, Reginka, to mamy to wszystko, co? I teraz będziemy obserwować, co się będzie działo. Tak, sojusz wojsk jest rozmieszczony w 22 strefach czasowych, czyli wszędzie. No. A jest tego naprawdę sporo. Nie sądziłem, że białe kapelusze dysponują takimi ilościami żołnierzy, a jednak tak. Wszystkim Dzieje im się. gratulujemy i kibicujemy, żeby wyszło im jak najlepiej, aby ludzkość już niedługo wyszła na dobre z niewolnictwa. Przez zjednoczenie. Tak. Kreujmy No, dobro. jednak się myśli. Tak. I lepsze czasy. No. No to Reginka, wdzięczności wielkie za twoją pracę, za to, że ci się chce takie rzeczy robić. No i cóż, i będziemy z utęsknieniem czekać na kolejny odcinek od ciebie. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie mnie i za drobne potyczki, ale niestety nie było kiedy napisać, musiałam korzystać z dwóch telefonów. Jeden materiał tam Wyszło. zarzuciłam do męża na telefon, jeden do mnie i to tak wyszło, że wyszło. Także za No. potyczki, przepraszam za wpadki. No. No i dziękuję Ja co też chwilę mam Kasi jakieś Mimozie. wpadki. Tak. Trzymaj się, Reginka z Gerhatem i pozdrów od nas Sebastiana, bo przyjeżdża z małżonką do ciebie. A Adam przyjeżdża. Aha. No. No to fajnie. No to posiedźcie tam sobie, poprzyświadczajcie. A jak będziesz znowu gotowa w przyszłym tygodniu, to nagramy znowu kolejny wywiad, bo do tego czasu to na pewno znowu się spiętrzy. Musimy to na bieżąco ogarniać, bo my byśmy się z tego nie wygrzebali, wiesz? Tu jeden Przyszły dzień tydzień może być tu. Na przyszły tydzień może być ciemność, widzę ciemność. Nie No może tak wiadomo. być, może tak. Według No tych ale wszystkich. dlatego zrobiliśmy swoją robotę, żeby Właśnie, ostrzec żeby ewentualnie. uprzedzić, tak. To bardzo prawdopodobne, to nawet nie są żarty. No nie, ja to mówię, może być. No tak, z wszystkich źródeł to tak wychodzi. Nie wiem. Reginka, arrivederci. Napoli.
Wszystkiego co najlepsze. Trzymaj się, do następnego razu. Wszystkim. Cześć, cześć. A.